proszę pozwolić, bym w pierwszych słowach podziękował szczególnie, serdecznie panu wojewodzie za odwiedziny Białej Podlaskiej. Jest to dla nas bardzo miłe i nobilitujące wrażenie, że jest to pierwsza gospodarska wizyta pana wojewody w regionie. Cieszymy się, że to, co na co dzień realizujemy w Białej Podlaskiej i potrzeby jej mieszkańców oraz szerokiego regionu północnej części województwa leżą na sercu panu wojewodzie i jego współpracownikom. Cieszymy się na tak bardzo dobrze zapowiadającą się współpracę. Zaprosiliśmy państwa na konferencję, na której chcemy w skondensowanej formie przedstawić najważniejsze wyzwania związane z rozwojem systemu komunikacji drogowej w naszym mieście. Od kilku lat jako samorząd miasta przygotowujemy Białą Podlaską na przyszłe skomunikowanie jej ze światem poprzez przebieg autostrady A2, która, jak obiecywano nam kilka lat temu, miała w 2022 roku dotrzeć do Białej, potem przedłużano ten termin do 2024 roku. W ostatnich miesiącach, w ubiegłym roku, dowiedzieliśmy się, że najprawdopodobniej w 2026 roku z Białej Podlaskiej będziemy już mogli autostradą A2 dotrzeć do już istniejącego i użytkowanego jej odcinka, który dziś kończy się w najbliższym sąsiedztwie Kałuszyna. Wobec takiej perspektywy przystąpiliśmy do planowania i sukcesywnej realizacji rozwoju układu drogowego w naszym mieście, który zoptymalizuje sposób wprowadzania ruchu z autostrady do naszego miasta i sposób wyprowadzania ruchu do autostrady. Przypomnę, że w tej kadencji zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy dwupasmowy odcinek ulicy Janowskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Armii Krajowej i Aleją Jana Pawła II, że zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy nowe turbinowe rondo w miejscu wcześniejszego klasycznego skrzyżowania ulicy Janowskiej z Aleją Jana Pawła II. W tej chwili przygotowaliśmy program funkcjonalno-użytkowy i dosłownie w przyszłym tygodniu, na pewno nie później niż w okresie tych najbliższych kilku dni, ogłosimy przetarg na wybudowanie kolejnego dwupasmowego odcinka ulicy Janowskiej na długości pomiędzy rondem na skrzyżowaniu z ulicą Armii Krajowej a wiaduktem nad obwodnicą miasta drogą krajową numer 2. Wybudujemy także rondo przed wiaduktem na skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego w miejscu istniejącego dziś ronda tymczasowego. Nadamy mu już tę pełną turbinową formułę. Co więcej, przebudujemy także do formuły dwupasmowej istniejące rondo na skrzyżowaniu Janowskiej z ulicą Armii Krajowej i Okopową. To jest ten wymiar naszego zaangażowania w połowie już zrealizowanego, w drugiej połowie już przygotowanego, jeśli chodzi o program funkcjonalno-użytkowy i przetarg, który w formule zaprojektuj i wybuduj za chwilę ogłosimy. Natomiast dochodzimy do miejsca, w którym zakres potrzebnych prac i modernizacji układu drogowego kierującego ruch z Białej Podlaskiej w kierunku autostrady przekracza możliwości miasta i będzie wymagał wsparcia środków budżetu państwa, bo przebudowy wymaga wiadukt na ulicy Janowskiej przebiegający nad obwodnicą miasta. Przypomnijmy, że na tym wiadukcie znajdują się kolizyjne skrzyżowania. Brakuje prawoskrętów przy wyprowadzeniu
ruchu z miasta w kierunku wschodnim Terespola oraz przy wprowadzaniu ruchu z autostrady w kierunku zachodnim, w kierunku Warszawy, więc sam wiadukt wymaga przebudowy. Także dojazd od wiaduktu do autostrady wymaga formuły dwupasmowej, by ten odcinek nie stał się tym przysłowiowym wąskim gardłem. Taką koncepcję przygotowaliśmy. Na odcinku miasta, przypomnę, że granice administracyjne naszego miasta sięgają skrzyżowania ulicy Janowskiej z ulicą odchodzącą na wschód Kolonia Francuska oraz z ulicą odchodzącą w lewo do wsi Rakowiska poprzez osiedle Amelin. W tym miejscu przygotowaliśmy koncepcję ronda, które przy wprowadzaniu ruchu z autostrady upłynniłoby rozprowadzanie tego ruchu do okolicznych wsi i do planowanych w tym miejscu terenów inwestycyjnych. Co więcej, ten kolejny odcinek do węzła Biała Podlaska w miejscowości Cicibór, który stanowi już drogę wojewódzką nr 811 w zarządzie marszałka województwa, także wymaga tej dwupasmowej formuły. Jak w tej sprawie działaliśmy? Już dwa lata temu, w 2022 roku, te uwagi zwróciliśmy, skierowaliśmy bezpośrednio do Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podczas spotkania w Warszawie, w którym uczestniczyłem wspólnie z moimi współpracownikami. W ślad za tymi naszymi rozmowami już w styczniu 2023 roku skierowaliśmy te wnioski w formie pisemnej do Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także do Zarządu Dróg Wojewódzkich, czyli tego organu w imieniu marszałka województwa zawiadującego rozwojem sieci drogowej dróg wojewódzkich. Niewiele w tej sprawie ze strony wymienionych organów się wydarzyło, a termin przyszłego oddania do użytku autostrady zbliża się nieubłaganie. Stąd intensyfikacja naszych działań we współpracy z nowym rządem, z nowym panem wojewodą, bo dokładnie na wsparcie środków z budżetu państwa będziemy liczyli, jeśli chodzi o realizację tej strategicznej dla komunikacji drogowej w Białej Podlaskiej i naszym subregionie potrzeby. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż jedną ze strategicznych potrzeb jest zapewnienie właściwej komunikacji wielkiemu garnizonowi wojskowemu, który powstał na południowych rubieżach naszego miasta dzięki stworzeniu przez nasz miejski samorząd warunków do powrotu wojska do Białej Podlaskiej w tej pełnoskalowej formie. I ruch pojazdów wojskowych, także tych ponadgabarytowych, wymaga właściwych rozwiązań w obszarze komunikacji drogowej. Bardzo dziękuję moim współpracownikom, którzy dzisiaj na ten temat będą się wypowiadali, za bardzo dokładne przygotowanie tej koncepcji. Witam Państwa raz jeszcze. Witam serdecznie media, witam Pana Prezydenta, Pana zastępcę, pracowników urzędu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że jestem dzisiaj z Wami. Muszę powiedzieć, że no, najlepiej jak byłbym jeszcze wcześniej, planowaliśmy taką wizytę, natomiast tych obowiązków w związku z wejściem do urzędu było faktycznie bardzo dużo. I co mogę powiedzieć na wstępie, dlatego że jestem jakby, byłem w Białej w zeszłym roku, a wcześniej byłem kilka lat wcześniej i jakby w kontekście takiej obiektywnej oceny mam tą przewagę, że mam pewną perspektywę, jak było, a jak jest, i muszę Państwu przyznać, że faktycznie jestem pod dużym wrażeniem tempa rozwoju Waszego miasta i w tym kontekście jakby myślę, że reklama Pana Prezydenta Litwiniuka jest tutaj zbędna, dlatego że mieszkańcom nie da się powiedzieć, że ktoś jest dobrym liderem czy dobrym samorządowcem, dlatego że oni sami to wiedzą. Ja Państwu nie muszę mówić, jak wyglądał zespół parkowo-zamkowy, bo doskonale Państwo to wiedzą. Nie muszę Państwu chwalić nowego
stadionu MKS-u, dlatego że Państwo widzieli, w jakich warunkach drużyna funkcjonowała w latach ubiegłych, jeszcze wcześniej, jak, ponieważ ja jestem, jak niektórzy wiedzą, zapalonym kibicem piłki nożnej, jeszcze jak nasze drużyny rywalizowały na czwartym poziomie rozgrywkowym, to ja ten stadion widziałem, jak wygląda teraz. To po jakich ścieżkach i po jakiej ilości ścieżek rowerowych jeździliście Państwo jeszcze kadencję temu, a ile ich jest teraz, i można śmiało powiedzieć o tym, że faktycznie jesteście rowerową stolicą, to również jest, bym powiedział, fakt warty podkreślenia, natomiast Państwu tego nie trzeba w żadnym stopniu tłumaczyć, ani tych osiągnięć infrastrukturalnych reklamować. Wiem, że za chwilę są tutaj już przygotowania do pierwszego etapu wschodniej obwodnicy. Jestem przekonany, że prezydent w najbliższym czasie jakieś dobre wieści Państwu przekażę. Chciałem powiedzieć to, co mówię każdemu samorządowcowi, z którym się spotykam, ponieważ tak też rozumiem swoją rolę jako osoba, która jest tą twarzą rządu w terenie. Pan prezydent Litwiniuk dużo powiedział o układzie komunikacyjnym, o potrzebach tych infrastrukturalnych. Każdy samorządowiec wie o tym, jak ważna jest ta tkanka miękka, mówię o tym zapleczu sportowym, kulturalnym, o ofercie kulturalnej. Natomiast na samym końcu nie uciekniemy od tych kompetencji twardych każdego ośrodka miejskiego, a mówimy tutaj o infrastrukturze. Ja muszę powiedzieć, że i pochwalić pana prezydenta za te takie pragmatyczne decyzje, nie tylko w obszarze infrastruktury i takiego sprawnego zarządzania, bo jak ja z nim rozmawiam, czy byliśmy w kontakcie jeszcze w zeszłym roku, jak nie byłem wojewodą, to ciężko jakby nadążyć za ilością wątków, które pan prezydent porusza, bo jest tak mocno zaangażowany w Białopodlaską, że po prostu widać, że mamy do czynienia z osobą, której naprawdę na sercu leży dobro tej waszej lokalnej społeczności, ale te takie pragmatyczne decyzje, jak właśnie stworzenie warunków do powstania garnizonu, bo macie tu chyba 2000 żołnierzy, z tego co wiem, świadczy to o dużej wrażliwości i takiej mądrej, pragmatycznej postawie, dlatego że też w obecnej sytuacji, położeniu geopolitycznemu naszego województwa, też jesteśmy zmuszeni myśleć długofalowo w kontekście budowania potencjału obronności naszego kraju. I co mogę jeszcze powiedzieć, ponieważ tutaj o tych drogach, o układzie komunikacyjnym dużo mówiliśmy, chciałbym Państwa poprosić wszystkich o to, żebyście mnie przyjęli do tej swojej bialskiej rodziny, do waszej drużyny, w której ja bym bardzo chciał być, bardzo chciałbym was wspierać. Niniejszym publicznie taką deklarację składam. A ponieważ, jak Państwo wiecie, bo pewnie śledziliście to, co się działo jeszcze pod koniec ubiegłego roku, miałem to szczęście, nieszczęście, że uczestniczyłem w dość takim intensywnym okresie, jak Państwo wiecie, związanym z kryzysem na granicy, później ta nieszczęsna rakieta, kiedy też wymagało to naprawdę odpowiedzialności i zimnej głowy po to, żeby nie dać ponosić się emocjom, być w kontakcie cały czas bieżącym ze służbami mundurowymi, zaufać im i lokalnemu samorządowi. Byłem też w kontakcie z panią burmistrz z Hrubieszowa, po to, żeby nie dać tym niektórym nieodpowiedzialnym politykom, nie mam potrzeby ich nawet wymieniać, mówię o nieodpowiedzialnym rozprzestrzenianiu nieprawdziwych informacji, które w konsekwencji mogły doprowadzić do zbiorowej paniki. A dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, bo to był taki intensywny okres, podczas którego na nieszczęście doszło do takich incydentów, ale też miałem bardzo dużo wspólnego z Ministerstwem Infrastruktury i dobrze poznaliśmy się w takich
bojowych warunkach, bo obaj zostaliśmy wsadzeni na głęboką wodę i mówię tutaj o ministrze infrastruktury, o panu Dariuszu Klimczaku, o podsekretarzu stanu z Ministerstwa Infrastruktury, panu Pawle Gancarzu, z którymi jestem w kontakcie cały czas, takim bieżącym, przy okazji negocjacji z protestującymi. A w trakcie tych negocjacji mieliśmy okazję bliżej się poznać i jeśli tylko będzie taka potrzeba, to ja taką deklarację też publicznie składam, że po prostu będę pomagał zarządowi miasta i panu prezydentowi w dbaniu i zabieganiu o wasze interesy w Ministerstwie Infrastruktury i jeśli tylko będzie taka potrzeba, to jestem do dyspozycji i wsiadamy w samochód razem, jedziemy i walczymy o interesy waszego pięknego miasta. Szanowni Państwo, proponujemy rozbudowę wiaduktu. Wiaduktu, czyli naszego skrzyżowania dwupoziomowego drogi krajowej nr 2, czyli obwodnicy miasta, z drogą wojewódzką, która będzie wprowadzała do miasta cały ruch z autostrady. Nasza koncepcja polega na rozbudowie tego obiektu w celu poprawy bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu. Poprawa bezpieczeństwa będzie polegała na likwidacji punktów kolizji potoków ruchu, jak również przy mniejszej liczbie punktów kolizji ten ruch będzie płynniejszy, ponieważ pojazdy, które będą wjeżdżały do miasta, nie będą musiały, będą bezkolizyjnie włączały się do ruchu. Budowa autostrady to przede wszystkim lepsze skomunikowanie ośrodków miejskich i terenów przyległych do reszty kraju, do lepsze powiązanie z siecią dróg krajowych, autostrad. Czyli tak naprawdę dzięki temu firmy na terenie miasta, na terenie przyległym do autostrady, do dróg dojazdowych mogą się lepiej rozwijać poprzez znajdowanie nowych sieci. My jako miasto tworzymy warunki do rozwoju firm. W tej chwili mamy rewolucję w planowaniu przestrzennym, dzięki czemu też będziemy mogli przeznaczyć szereg terenów pod działalność związaną z obsługą ruchu drogowego, ale też z lokowaniem nowych usług, działalności gospodarczych. Dzięki temu budowa autostrady może zasadniczo zwiększyć potencjał rozwojowy i gospodarczy miasta Biała Podlaska. Budowa drogi to przede wszystkim też zwiększenie dostępności, a tą dostępność mierzy się czasem dojazdu do innych ośrodków miejskich i ten czas dojazdu się zasadniczo skróci, jeśli już ostatni fragment obwodnicy zostanie oddany do użytku i dzięki temu nie tylko przedsiębiorcy, nie tylko dostawcy, nie tylko klienci będą mogli szybciej dostarczać towary, poruszać się, ale też mieszkańcy miasta, czyli to jest też szansa na rozwój społeczno-gospodarczy. Ale żeby w pełni wykorzystać ten potencjał, to należy wyeliminować wąskie gardła. O takim wąskim gardle wspomniał pan prezydent, czyli tym wąskim gardłem nieuchronnie może być droga dojazdowa poza granicami miasta do węzła Biała Podlaska, węzła w Cieciborze. Dlatego też zabiegamy o to, żeby z wyprzedzeniem, pokazując nasze dotychczasowe działania w obszarze infrastruktury drogowej na terenie miasta, nasze koncepcje, zachęcić innych partnerów, wzmocnić ich zainteresowanie przy uprzejmym wsparciu pana wojewody, uzyskać efekt końcowy, finalny w postaci lepszej dostępności Białej Podlaskiej i całej północnej części województwa lubelskiego. Od początku kadencji staramy się tworzyć i wydaje mi się, że tak właśnie jest. Bezpieczne miasto, bezpieczne dla mieszkańców, z komfortowymi warunkami do życia. Tak również jest w tym przypadku. Od początku kadencji podwoiliśmy liczbę rond, budujemy już nowy most, a to jest tak naprawdę konsekwencja rzeczy wpływających na bezpieczeństwo i komfort życia naszych mieszkańców. Szybszy dojazd karetki, szybszy dojazd służb ratunkowych do autostrady to jest zwiększenie bezpieczeństwa nas wszystkich. Te rozwiązania, które tutaj Państwo widzą za nami,
To są wszystko rozwiązania bezkolizyjne, czyli bezpieczne ronda, bezpieczne zjazdy. Tak chcemy, żeby nasze miasto wyglądało już w najbliższej przyszłości, żeby w tym kierunku się rozwijało. To również bardzo istotne, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa narodowego, to również jest trasa, którędy będą poruszać się żołnierze naszego bielskiego garnizonu wojskowego. Poprawi się nie tylko skomunikowanie miasta Biała Podlaska z regionem na osi północ-południe, głównie tutaj myślę o naszym powiecie, czyli gminach po stronie północnej Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, czy też Rokitno, ale też gminach na południu, czyli Wisznice, Łomazy, Rososz, ale dodatkowo jeszcze się poprawi komunikacja z całym województwem podlaskim na północ oraz częścią województwa mazowieckiego, częścią wschodnią województwa mazowieckiego. Bardzo dziękuję w imieniu wójta i swoim za zaproszenie na dzisiejszą konferencję jako partnera samorządowego. Bardzo dziękuję panu prezydentowi, z którym doskonale współpracujemy na różnych płaszczyznach przez całą kadencję i mamy też w planach nowe inwestycje strategiczne zarówno dla miasta, jak i gminy w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. I dzisiejsza koncepcja przebudowa drogi wojewódzkiej dotyczy również terenów położonych na obszarze gminy Biała Podlaska. Jest to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców, która spełnia ich oczekiwania i poprawi znacznie bezpieczeństwo i komunikację z dwoma dużymi osiedlami, które cały czas powstają i rozbudowują się na granicy miasto i gmina Biała Podlaska. Jest to osiedle Amelin i osiedle Relax. Jest to inwestycja bardzo strategiczna dla tego obszaru, ponieważ komunikuje i gminę, i miasto z autostradą, która jest szansą dla naszego całego regionu. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu prezydentowi za zaproszenie i chciałbym również podziękować panu wojewodzie za wsparcie, które dzisiaj zadeklarował i będzie nas wspierał w realizacji tej wspólnej inwestycji. Panie wojewodo, zacznę od tego, że no właśnie dziękujemy za pana obecność tutaj, ale czy to nie jest też trochę, czy mamy mieć powody do obaw? Mieliśmy swojego wicewojewody za czasów obecnego rządu. W tym momencie wicewojewody ten region nie ma. Wicewojewody ten region nie ma i ta część województwa. Czy to, czym to jest spowodowane? Czy to może się zmienić? Też czy pan wojewoda z racji tego, że nie ma wicewojewodów z tego terenu, sam osobiście będzie bardzo często obecny w mieście Biała Podlaska? Może i nie ma wicewojewody, ale macie swojego wojewodę, bo chciałbym być również i waszym wojewodą, dlatego myślę, że nie ma co tego rozpatrywać w takich kategoriach, czy ktoś ma swojego, nie swojego, dlatego że ja traktuję i tak w takim duchu rozmawiam z każdym samorządowcem, który do mnie przyjeżdża. W pierwszych dniach urzędowania zrobiliśmy spotkanie online ze wszystkimi powiatami, ze wszystkimi gminami na jeden konwent powiatów. Zwyczajnie nie mogłem dotrzeć, dlatego że byłem wezwany do MSWiA w trybie pilnym na spotkanie, na naradę wojewodów w ważnych kwestiach. Natomiast wydaje mi się, że my wszyscy potrzebujemy jednego. W ogóle i lokalne, takie samorządowe życie publiczne i na poziomie ogólnopolskim, i mówię to każdemu, my potrzebujemy wszyscy jak tlenu takiej racjonalnej narracji, która jest daleka od sporu. Czyli nawet jeżeli są tematy, które mogą budzić wątpliwości, czy mogą nas różnić między sobą, to jakby w duchu tej narracji, o której ja mówię, powinniśmy szukać w pierwszej kolejności tematów, w których jest porozumienie. A ponieważ nie unikniemy polityki i pewnie nie da się od niej uciec nawet na poziomie samorządowym, a ja jestem przedstawicielem rządu w terenie, to chciałem powiedzieć, że ja również od swoich
przełożonych, bo mówię i o panu ministrze, i o panu premierze. Dostałem bardzo jasne wytyczne. Te wytyczne to zupełnie nowa jakość współpracy i budowania relacji z samorządem. Rząd jest od dawania wsparcia, mądrego patronowania rozsądnym i ważnym inwestycjom, decyzjom, które są pożyteczne dla mieszkańców. Tutaj nikt nie robi mieszkańcom łaski, również ja. Jest to mój psi obowiązek przyjechać i zadeklarować państwu, że jestem do waszej dyspozycji. Nie będę rozdawał czeków bez pokrycia, nie będę obiecywał gruszek na wierzbie, natomiast obiecam wam jedno. Obiecam, że jestem w stanie odbierać telefon od pana wojewody w ważnych sprawach 24 godziny na dobę. Jestem do waszej dyspozycji zawsze. Zawsze tu chętnie przyjadę i będę wspierał was w każdej ważnej do podjęcia decyzji. Jeżeli trzeba będzie, będziemy wsiadać w samochód, jechać do Warszawy i walczyć o wasze interesy. Niezależnie od tego, czy człowiek, który tutaj siedzi dzisiaj, jest tak czy inaczej zdeklarowany politycznie, dlatego że to jest dobry i rozsądny samorządowiec. Mówię o tym z pełną odpowiedzialnością. Proszę państwa, zainwestowaliście 350 milionów złotych. Ja nie, to wy wiecie. Ja nie wiem, czy wcześniej ktoś dobił w sensie inwestycyjnym do tego poziomu, ale to tylko znaczy i świadczy o skuteczności pozyskiwania środków europejskich, budowania mądrego montażu finansowego, bo poznałem panią skarbnik, umiejętności budowania współpracy od takiego poziomu elementarnego do poziomu ważnych decyzji, jak chociażby przy okazji tego garnizonu, w którym dzisiaj macie 2000 żołnierzy, docelowo z tego co wiem, to ma być ich nawet więcej. Racjonalność z pożytkiem dla mieszkańców. Wojewoda nie jest od wspierania swoich, nie swoich. Ja jestem jako przedstawiciel rządu do tego, aby mądrze pośredniczyć w przepływie informacji, pomagać rozwiązywać lokalne problemy, przekazywać do Warszawy te informacje, które być może z różnych powodów, również tej bariery odległościowej i różnicy w poziomie, w sensie instytucjonalnym, może niektóre nie są w stanie dotrzeć. Ja jestem od tego, aby być takim przekaźnikiem i jakby transferować tą wiedzę po to, aby stan wiedzy w Ministerstwie Infrastruktury, Zdrowia, Kultury, MSWiA, wszystkich ministerstwach był na bieżąco, aby ten stan wiedzy odpowiadał jakby stanowi rzeczywistemu i aby, tak jak już wspomniałem, rozwiązywać wszystkie problemy, wszystkie bolączki, które tutaj państwo mamy. Nie ma my, oni. Skończmy z tym podziałem my, oni. Wszyscy jesteśmy, wszyscy żyjemy w jednym kraju, w tym wypadku w jednym województwie, odpowiadamy za siebie nawzajem, potrzebujemy wzajemnego zaufania, dobrej współpracy, życzliwości i chciałbym, żeby to też jasno wybrzmiało. To, że jestem wojewodą Donalda Tuska, nie oznacza, że moje drzwi do gabinetu są zamknięte przed jakimkolwiek samorządowcem, tylko dlatego, że ma przypiętą łatkę polityczną. Powtarzam, jestem dla wszystkich, ten rząd jest dla wszystkich. Tu nie chodzi o to, żeby budować podziały, tylko chodzi o to, żeby budować mądrą i pragmatyczną współpracę dla dobra ogółu. Obwodnica wschodnia, panie prezydencie, jak wygląda tutaj sytuacja na bieżąco? Czy pan wojewoda zna też ten temat? I krótki, od razu zadam, nie wiem, być może panowie zapomną, do pana wojewody. Wczoraj odbyły się protesty rolnicze, może nie związane z Białą, aczkolwiek stolica subregionu typowo rolniczego. Czy te protesty, informacje o nich dotarły do pana wojewody? Jak to pan wojewoda odbiera i co dalej w tym temacie? Dziękuję bardzo. Obwodnica wschodnia i pierwszy etap. Jesteśmy przygotowani, by ogłosić państwu w najbliższych dniach fakt wykonania pierwszego z
kwestia, jedna z takich fundamentalnych zasad, którymi ja się kieruję, które już się też dowiedzieli moi pracownicy, czyli nie reagować, tylko zapobiegać. To, że protesty rolników, znaczy protesty to były protestacje, które to były działania czy aktywności, które były wcześniej zgłoszone. To były też w dużym poczuciu odpowiedzialności ze strony rolników, za co muszę publicznie podziękować. Jest to mądry sposób na przykucie uwagi do problemu w taki sposób, aby nie tworzyć problemu zwykłego, codziennego dla mieszkańców, tak? Bo to by się wiązało z blokadami, z problemami komunikacyjnymi. Oczywiście został o tym poinformowany wcześniej mój zastępca, pan wojewoda Maj, który również w podziale kompetencji, któremu przypadł obszar rolnictwa. Był tam na miejscu wczoraj, zbierał informacje, rozmawiał z protestującymi. Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia z granicy w Dorohusku, że tutaj kluczowe jest bycie jednak w dobrym kontakcie, w bezpośrednim kontakcie cały czas, uczestniczeniu w przepływie tych informacji i wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom protestujących. Oni zdają sobie sprawę z tego, co się da, czego się nie da, co jakby mogą, czego mogą oczekiwać z dnia na dzień, co jest do ugrania w dłuższej perspektywie. I tego pokłosia, myślę, było widać po decyzji o zawieszeniu protestu. Mówię o naszych przewoźnikach. Mamy nadzieję, że i w jednym, i w drugim wypadku zostaną wypracowane wkrótce rozwiązania, które będą